przyjaciele, zanim się podzielę z wami pewnym poselstwem, ja nie o radości, opowiem wam kilka słów na temat tego uwielbienia, które tutaj mieliśmy. Jak budowaliśmy osiołka, byliśmy teraz z Arturem w pewnym kościele i opowiadałam o tym. Podchodzi do mnie starszy człowiek i mówi do mnie tak: pani, na poważnie? Ja tak. Na poważnie udawała pani osła i dosiadł pani mąż? Ja mówię tak. A jak? Ja wiem normalnie. Ja na czterech, a on na moim grzbiecie. Posłuchajcie, on był tak dotknięty. Jego to tak dotknęło. Ta sytuacja go tak dotknęła, że się przede mną otworzył. I powiedział do mnie tak: zawsze byłem jakiś. Zawsze byłem jakiś, dopóki nie poznałem Jezusa. Poznałem Jezusa i jestem pierdołą życiową. Poznałem Jezusa i jestem życiową pierdołą. Zobaczcie, ja już to dzisiaj wiem, że zatkany usługujący to jest największe przekleństwo w Kościele. Ludzie mówią, tak, przez każdego Duch Święty się przejawia. I ja mówię, masa ludzka jest zdolna do zamieszek. Cele, rozumiecie, realizują liderzy. Jeśli przywódca jest zatkany, tak, to Duch Święty nie może się manifestować. Niestety, ale to jest to. Strasznie mnie zbudował. Mówię, ale kogoś w ogóle w wieku mojego taty, bo po prostu bardzo był tym podekscytowany. Mówię, ale jak? Ja będę normalnie, ja na czterech, Artur mi na grzbiecie. On mówi, kurczę, ja w ogóle muszę to zobaczyć. To jest dla mnie jakaś historia, której ja nie umiem tego sobie w ogóle wyobrazić. I pyta dalej, czy macie tak zawsze? Zobaczcie, ludzie, natychmiast się nawiązuje rozmowa i człowiek w ogóle, czy macie tak zawsze? Ja wiem, tak? Nie. Ale dlaczego? Dlaczego, że dary Ducha Świętego działają w Duchu Świętym. Duch Święty działa jak chce i wieje dokąd chce. To jest niemożliwe, żebyśmy, bo to by się nazywało stare namaszczenie. Jeśli byśmy dzisiaj chcieli udawać osła, to byśmy wyszli na osłów. Nic by z tego nie było. Rozumiecie? To jest kwestia poddania się Bogu i zrozumienia duchowej rzeczywistości. Przyjaciele, chciałabym troszkę dzisiaj powiedzieć na temat przebudzenia. Dlaczego? Chciałam być prorokiem i jestem prorokiem. I Bóg mi dał poselstwo, Bóg mi dał słowo na temat świadomego przebudzenia. Ja jestem dzisiaj w pełni świadomym człowiekiem. W pełni świadomie piastuję miejsce, w którym jestem. Nikt mnie tutaj nie wciągnął i nikogo nie małpuje. I teraz jest takie pytanie. Czy każdy z nas musi być w miejscu przebudzenia? Nie. Czy jeśli nie jestem w miejscu przebudzenia, to jestem gorszy? Nie. To, co powiedziałam na uwielbieniu. Przebudzenie, ono nie spadnie na nas z nieba. Rozumiecie? Przebudzenie to jest świadome nasze, to są świadome nasze decyzje. Rozumiecie? To są świadome nasze decyzje. Ja dzisiaj widzę mnóstwo nieświadomych ludzi. Przebudzenie jest, tylko że ono się zaczęło w Kościele troszeczkę inaczej, niż my byśmy chcieli, aby ono się zaczęło. Ano ono się zaczęło od oczyszczenia Kościoła. Rozumiecie? Ja mam po prostu gorliwość o dom Boży. Mnie pożera gorliwość o dom Boży. Ktoś ostatnio napisał do mnie tak: chcę chodzić w łasce jak Artur i chcę widzieć jak ty. Ja mówię, to tak będziesz miał. Jak tak chcesz, to tak będziesz miał. Ja po prostu widzę. Ja widzę te rzeczy. Ja gdzieś wchodzę, rozejrzę się, ktoś coś powie i ja natychmiast widzę duchową atmosferę. Przebudzenie rozpoczyna się od osądzenia Kościoła. Radością to, co powiem, może być dzisiaj dla ciebie to, że nie musisz być częścią przebudzenia. I Bóg w ogóle tego od ciebie nie wymaga. Rozumiecie? To jest mega ważny temat. Ja chciałam być częścią przebudzenia. Powiedziałam, chcę być twoim głosem. Chcę być twoim apostołem. I tak mam. I wiecie, co się w moim życiu rozpoczęło? Proces do tej rzeczy.
proces. I o tym procesie chcę wam dzisiaj powiedzieć. I niektórzy z was będziecie się przyglądać swojemu życiu i będziecie widzieć, czy tak naprawdę być może myślisz, że i chcesz być częścią przebudzenia, ale opowiem o kilku rzeczach i jeśli nie odnajdziesz tych rzeczy w sobie, to nie szukaj tego na siłę, rozumiecie? To wcale nie jest, tak jak powiedziałam na początku, to nie jest w ogóle złe nie chcieć być częścią przebudzenia. Ty musisz znaleźć swoje świadome miejsce zaangażowania. Ty musisz być świadomie zaangażowanym człowiekiem. Ja na przykład wiem, że nie chcę być krawcową. Wiem, tak? Że nie chcę na przykład, nie wiem, cukierni mieć. Wiem, że w ogóle nie wiem, nie chcę grać, nie wiem, na czym, na przykład na basie. Ja to wiem. Ja wiem takie rzeczy, tak? Świadomość nasza jest mega ważna, dlatego że czemu jest w ogóle taki, że tak powiem brzydko, burdel w kościele? I że tak powiem, scena musi zostać oczyszczona. Dlatego, że ludzie powchodzili w nie swoje buty. Zobaczcie, jeśli jest kościół i jest niepowołany w ogóle z nieba pastor, to on jest w ogóle, ja nie wiem, kuler. Rozumiecie? No w ogóle morderca stoi w ogóle za mikrofonem, morderca. Nie zmienia siebie, tak? I nie ma takiej opcji, żeby ktokolwiek w kościele się zmienił, tak? Ponieważ lewe jest przywództwo. To jest bardzo ważne, posłuchajcie. To może nie będą miłe rzeczy, które ja będę mówiła, natomiast takie jest moje zadanie, aby oczyścić rzeczy. Jeśli zobaczysz, nie rozpoznasz w sobie tych rzeczy, że na przykład w kilku aspektach nie zgadzasz się z Bogiem, to nie ma takiej opcji, żebyś był przebudzeniową jednostką. My musimy te rzeczy rozdzielić. Tak jak wiadomo, że jest białe i czarne, jest fałsz i kłamstwo, jest przebudzenie i gówno przebudzenie. Rozumiecie? Jest przebudzenie i nie ma przebudzenia. Ludzie, którzy nie są przebudzeni, mówią o przebudzeniu. Nie ma w ich życiu przebudzenia, mówią o przebudzeniu. Jezus nie jest ich Panem, mówią o panowaniu Jezusa. Mnie się flaki wywalają. Kiedy ja się spotykam z Bogiem, Bóg mi daje poselstwo. Kiedyś mnie zapytał, czy będziesz w stanie powtórzyć wszystko to, co ja do ciebie powiem. Tak jest! Ale żeby tak było w moim życiu, to ja musiałam dać, przeorać swoje życie. Ja dałam przeorać moją duszę, moje motywacje, moje lewe motywacje. Rozumiecie? To jest mega ważny temat. Kiedy byłam w świecie, nie miałam w ogóle świadomości. Rozumiecie? Ja byłam w ogóle nieświadomym człowiekiem. Stąd związałam się z Arturem, dałam się wplątać w zorganizowaną grupę przestępczą. Ja dzisiaj jak na to patrzę, to mówię, kurczę, przecież mogłam w ogóle w mordę go strzelić. Powiedzieć w ogóle wynocha, nie wiem, iść, nie wiem, to miałam mnóstwo też różnych kolegów. Mogłam na przykład powiedzieć, żeby go zabili. Rozumiecie? Ja po prostu byłam taka jakaś, ktoś może być mało asertywna. Ja nie miałam świadomości. Ja to w ogóle, jak Bóg mi to poselstwo dawał, to mówił w ogóle też między innymi powiedz o twoim starym życiu. Ty nie miałaś za grom świadomości. Byłaś po prostu jak w ciemnie pika. Rozumiecie? Nic nie kumałam, nic nie wiedziałam. Zostałam w to wszystko wplątana. Kiedyś jak w prokuraturze powiedzieli do mnie tak, słuchaj, jak nie powiesz natychmiast o tych słupach. A ja naprawdę nic nie wiedziałam, mówię, ale o jaki, ale tureczny. A tu chodziło o, wiecie, o takich ludzi, na których były brane kredyty i tak dalej. Ja nie byłam świadoma, zostałam wplątana. Rozumiecie? I teraz tak, jeśli ty zostaniesz w coś wplątany, jeśli ty zostaniesz wplątany w przebudzenie, powiem ci, co zrobisz. Narobisz kupę bałaganu, będziesz w ogóle miejsce, będziesz w ogóle osobą, która sieje zamieszanie religijne. I tak być nie może. Kiedy przyszłam do Jezusa, to zrozumiałam, że jestem Kościołem. Zrozumiałam, że ja jestem Jego Kościołem. To, co wam będę mówiła, to jest wszystko w pigułce, tak? Ja do tego doszłam. Ale zobaczcie, w jakim jestem miejscu. W ogóle, kiedy ktokolwiek ci powiedział, że stracisz, kiedy postawisz na swój osobisty rozwój, to jest to kłamstwo.
Kiedy postawisz na swój osobisty rozwój, to nigdy nie staniesz się częścią zamierzania religijnego. Kiedy postawisz na swój osobisty rozwój, staniesz się częścią przebudzenia, tak? Ale nie częścią zamierzania religijnego. Primo, kiedy oddałam życie Jezusowi, zrozumiałam, że to ja jestem Jego Kościołem, że to ja jestem z Nim zjednoczona. Rozumiecie? Że skoro ja jestem Jego Kościołem i skoro On przeze mnie tak chce mówić do tego świata, to ja nie mogę być chora. Ja nie mogę być chora. Rozumiecie? Bo kiedy ja będę chora, to ja będę takiego Chrystusa prezentowała. Niech Duch Święty Ci usługuje. Niech Duch Święty pokazuje Ci wszystkie mankamenty w Twojej duszy. To poselstwo jest po to, aby rzeczy w naszym życiu zostały oczyszczone. Tak? Aby oddzielić fałsz od prawdy. Nie zosta... Może zostanie tej prawdy niewiele. Nieważne. Nieważne. W ogóle prawda w ogóle jest siłą, rozumiecie? Nieważne, ile tej prawdy zostanie, ale niech zostanie tylko prawda. A wszystkie fałszywe rzeczy niech zostaną w ogóle odsunięte i oddzielone. Wracając do tematu, ja jestem Jego Kościołem. Ja mam być głosem. Rozumiecie? I przychodzi do mnie ta świadomość. W ogóle w tym temacie Duch Święty na mnie nie naciska. On na mnie nie naciska. On mi pokazuje perspektywę. Jesteś moim Kościołem. Ja mieszkam w Tobie. A więc cokolwiek Ty powiesz, jeśli Ty będziesz zaburzona, to Ty będziesz mówiła, tak? Przez pryzmat swoich zaburzeń. Tak będziesz mówiła do ludzi. Rozumiecie? W ogóle mnie nie naciska w tym temacie. Przychodzi do mnie świadomość w ogóle rzeczy. Objawia mi jakąś prawdę. Ja w ogóle miałam zeszyty, notowałam to sobie wszystko, rozumiecie? Ja nie chodziłam na początku mojej drogi i nie mówiłam, bo ja tam jestem przebudzona i tak dalej. Jedną z pierwszych rzeczy, które się pojawiły we mnie, kiedy oddałam Jezusowi swoje życie, jako osobistemu Panu i Zbawicielowi, to było to, że ja pragnęłam być z ludźmi wierzącymi. Rozumiecie? Ja po prostu nie mogłam tego nie robić. Ja musiałam być wśród wierzących. To był temat, którego w ogóle nikt mnie z tego nie mógł wyprzeć, nikt. Stąd dwa razy w tygodniu jeździłam pociągiem 60 km do Warszawy. Ja chciałam być z tymi ludźmi. Oni mi usługiwali. Oni w ogóle, wiecie, roztaczali przede mną nową perspektywę widzenia. Ja się oglądałam, w ogóle patrzyłam, co działa w moim życiu, co w moim życiu nie działa. I teraz zobaczcie, ktoś może powiedzieć tak, a, bo tutaj tak naciskają. Nie naciskają. Ja nie chcę, abyś był niepotrzebną ofiarą wojny. Tu nikt nie naciska. Jesteście w zgromadzeniu apostolskim, tak? O namaszczeniu apostolsko-proroczym. To jest najlepsze połączenie we wszechświecie, jakie tylko może być. Innego lepszego połączenia nie ma. Po prostu nie ma, ludzie. Jesteśmy zdolni wyposażyć, osądzić, wszystko wiemy, rozumiecie? Stąd jesteśmy w Radzie. I jest coraz lepiej. Jakaś tam padła informacja, że ktoś chce nas wyrzucić. Nikt nas nie chce wyrzucić. Jeśli dotarła do Ciebie jakakolwiek informacja, że ktoś chce nas wyrzucić, to chcę Ci powiedzieć, że jesteśmy o kilka kroków dalej w zarządzie. Rodziło to we mnie odpowiedzialność. Informacja, że jesteś moim Kościołem, rodziła we mnie odpowiedzialność. I teraz zobaczcie, w świecie przed poznaniem Jezusa ja w ogóle nie miałam żadnej świadomości. A kiedy poznałam Jezusa i ta perspektywa, że jestem Jego Kościołem, została mi objawiona, to ona rodziła we mnie odpowiedzialność. Ja powiedziałam, Boże, ja chcę być świadoma swoich słów, swoich czyn, tak? Czynów, miejsca, tak? Które będę ewentualnie w przyszłości piastowała. Ja nie miałam zajawek na bycia pastorem. Ja nie miałam takich zajawek. Ja w ogóle o tym nie miałam takich akcji. Rozumiecie? Dla mnie ja po prostu wiedziałam, że ja i Jezus jedno jesteśmy. W ogóle gdybym ja była jedna, to On by umarł za mnie w ogóle na świecie, rozumiecie? To było to i teraz zobaczcie, jesteś Kościołem. Nikt nie może Cię zmusić do zmiany, rozumiecie? To musi wypłynąć z nas, z serca. Ktoś może powiedzieć, trzeba się zmieniać, nie wiem, rób jak chcesz. Ja się zmieniam. Stąd mam coraz większy wpływ, stąd moja akceptacja, stąd moje poczucie bezpieczeństwa coraz silniejsze, stąd coraz bardziej odważnie sobie poczynam. Rozumiecie? Czyli to świadomość moja, że jestem Kościołem, tak? Sprawiła, że jestem odpowiedzialnym człowiekiem. Gorliwość o dom Twój pożera mnie. Gorliwość o dom Twój pożera mnie.
było to, że przyszła do mnie świadomość, że mam się zmieniać na obraz Boga. Piszcie sobie te rzeczy. Ja przez całe życie byłam nijaka. Dopóki nie poznałam Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela, to byłam nijaka. Tak naprawdę Artur wytyczał mi kierunek mojego życia. Rozumiecie? Ja mogę powiedzieć, że ja się w ogóle zmieniam na obraz diabła. Ja się zmieniałam na obraz diabła. Ja byłam wylękniona i tak naprawdę zmieniałam się na obraz tego, którego znałam. Więc mogę powiedzieć, że zmieniałam się na obraz diabła. Kiedy poznałam Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela, przeczytałam, że mam się zmieniać na obraz Jego. Na obraz Jego. I teraz zobaczcie, ludzie często mówią, a wiesz, tam on jakieś miał przeżycie. Przesłuchajcie sobie moje kazania z Rybnika. Ja mówiłam o subiektywnym przeżywaniu Boga. Jeśli ktoś ma jakieś subiektywne przeżywanie Boga, to niekoniecznie to jest dla mnie wzór do naśladowania. Rozumiecie? To ma mnie inspirować. To mnie inspiruje. Ktoś do mnie mówi potem po tym ośle, po co ja tego osiołka zrobiłem? Ja mówię, nie wiem. Nie wiem. Jest napisane, wszystko co robisz bez przekonania jest grzechem. Po cholerę, żeś tego osła udawał. Ja wzięłam kolejny przełom. Moja świętość wzrosła. Moja odpowiedzialność wzrosła. Rozumiecie? Namaszczenie mnie usługuje. Zmieniam się. Jestem coraz bardziej świadomym człowiekiem. Tak? Szok. Po co to zrobiłem? Nic nie rób bez przekonania. Stąd jest potrzebna nasza świadomość. I teraz zobaczcie. Kiedy ja będę się zmieniała na obraz Boga, tak? Kiedy nie będę się zmieniała na obraz Boga, to będę prezentowała obraz, tak, już jakiś powielony. Pamiętam, jak Artur wyszedł z więzienia, postanowił, że ja byłam w ogóle jeszcze niewierząca. Napisał swoje świadectwo, wydrukował i mówi, będziemy teraz chodzić po osiedlu i będziemy to wrzucać do skrzynek. A ja jak głupia, ja w ogóle Boga nie znam, ja jak głupia chodziłam, nie rozdawałam, w ogóle rozumiecie? Zaprząkł mnie do swojego powołania. Nie jak wariatka w ogóle, zero świadomości, no po co ja to robię, wiesz? Zginam to na cztery, chodzę w ogóle i uciekam, bo się boję, że mnie ludzie zaatakują. Wiecie, on w ogóle chodzi z podniesioną w ogóle, wiesz, głową, jest dumny ze swojego Boga, tak? Wrzuca w ogóle informacje do skrzynki, a ja chodzę jak debil. Moja świadomość jest w ogóle bardzo mała. I teraz zobaczcie, na co mnie w ogóle... I teraz tak, ja przychodzę do Jezusa, tak? I ja nie powielam Jego schematu. Nawracam się, czy ja piszę swoje świadectwo i idę i wrzucam do skrzynek? No. Dlaczego? Bo ja zmieniam się na obraz Boga. Bo ja już znam swojego Boga. Bo ja w ogóle wiem już, czym jest wewnętrzne prowadzenie. Tak? Poddaję się temu. A ja na przykład dostałam informację od Boga tylko. Zadzwonisz do byłej swojej szefowej. Pracowałam w zakładzie fryzjerskim. Zadzwonisz do byłej swojej szefowej i powiesz, że jej ukradłaś papier. To takie w ogóle niepopularne, nikt mi o tym nie powiedział. I teraz zobaczcie, jeśli chodzi o subiektywne doświadczanie Boga. Nikt mi o tym nie powiedział. Rozumiecie? Ale ludzie swoimi subiektywnymi przeżyciami informowali mnie i mówili do mnie, tak, że załatwiali takie rzeczy. Więc ja też w odpowiednim czasie dostaję taką informację. Zadzwoń na przykład tutaj do pani Jadzi i powiedz, że ukradłaś fajny. Pani Jadzia była mega zdziwiona, ponieważ już było wiele lat po zakończeniu mojej pracy. I ona to mi powiedziała tak, Agatka, mówi, z uwagi na to, że byłaś utalentowana, to miało do siebie jeden żal, że nie otworzyłaś zakładu fryzjerskiego. Mówi, ja nigdy nie widziałam tak utalentowanej dziewczyny. Ja cię na pierwszym roku postawiłam w ogóle do fotela, żebyś ty strzygła. Mi, niech ci ta farba idzie na zdrowie. Chyba nawet mamie, bo ty wtedy farbowałam na rudo. Rozumiecie? Zmieniamy się na obraz Boga, nie na obraz drugiego człowieka. Zgodziłam się na panowanie Jezusa w moim życiu. Ale nie na takie panowanie, wiecie, że mówię, Jezu, jesteś moim Panem, a w poniedziałek jest jakaś informacja, a ja w ogóle wypinam się i idę w zupełnie innym kierunku. Ja już jestem coraz bardziej świadoma. Jestem świadoma moich decyzji. Ja z miejsca świadomości wybrałam Jezusa jako Pana. Jako Pana. On jako Pan mnie uzdrowił, rozumiecie? To w ogóle mnie, to mnie, pouzdrawiały mnie te rzeczy.
I teraz wiecie, pyta, czy ja muszę uznać Jezusa jako Pana? Nic nie musi. Ale jeśli nie robisz takich rzeczy, to też nigdy nie będziesz częścią przebudzenia. To jest niemożliwe, żeby stać w miejscu stagnacji, żeby stać tak naprawdę obiema nogami w piekle i mówić w ogóle, jestem częścią przebudzenia. Nie, na razie jesteś częścią zamieszania. Nie daj Boże w ogóle, żebyś zaczął się wypowiadać w kwestii przebudzenia. Rozumiecie? Teraz każdy z nas musi zadać sobie takie pytanie. Kim dla mnie jest Jezus? Czy autentycznie On jest dla mnie Panem? To są wyświechtane tak dzisiaj informacje, niewiele znaczące dla ludzi. Czy Jezus jest autentycznie moim Panem? Czy On jest moim Panem? Ja zgodziłam się na Jego panowanie. Tak? Zgodziłam się z Nim. Zgadzam się z Nim. Cokolwiek do mnie mówi. Wiecie, ja na przykład na tym temacie uczyłam się. Bóg mnie uczył w taki sposób. Jeśli nie będziesz mi wierna w małym, nie będziesz mi wierna w dużym, nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji. Wołałam do Boga, chcę widzieć jakieś obrazy, zobaczyłam jakiś obraz, w ogóle przeraził mnie, jeszcze informacja, chciałbym, żebyś przekazała to tej osobie, a ja się boję. I teraz zobaczcie, jeśli... I teraz pytanie, no jestem Twoim Panem, czy nie jestem Twoim Panem? Tak, Panie, jesteś moim Panem, to idź i przekaż ten obraz, nie bój się. Ja się tak uczyłam, ja się tak kształtowałam, ja i Jezus, ja i Jezus. Nie ja i Jezus i Artur. Ja to w ogóle przez długi czas, to w ogóle... Ja zupełnie widziałam inaczej rzeczy jak Artur. A Bóg mnie przygotowywał do pomocniczej służby. Uczył mnie realnie, co to znaczy chodzić w panowaniu. Co to znaczy w ogóle, żeby na moich ustach te imię Jezus nie było wyświechtane. Żeby to nie było wyświechtane, wiecie, imię Jezus, Jezus panuje, a w realu panuję ja. Co to w ogóle znaczy? To znaczy, że ty porzucasz koncepcję swojego, tak, panowania Jego w twoim życiu. On chce przyjść do twojego życia jako Pan. Jeśli nie chcesz tych rzeczy, bo w ogóle jak oddałeś swoje życie Jezusowi, szczerze, to idziesz do nieba. I w ogóle nie musisz tych rzeczy różnych robić, o których mówię ja. Pójdziesz do nieba, nagrody nie dostaniesz. Tak jak to mówi Artur, tak? Ale w ogóle nie mieszajmy tego nigdy. W ogóle prostujmy zawsze rzeczy. Prawda to prawda, fałsz to fałsz. Tak? Jesteś Kościołem. Czyli tak naprawdę Jezus chce wpływać przez ciebie. I tak jak ty się dasz zmienić, tak? Tak, taki będzie twój wpływ. Jeśli będziesz w tym lewy, to co będziesz robił, to będzie lewe. To będzie to wszystko lewe. Ja w ogóle, wiecie, my żyliśmy w tak pokłamanym życiu w świecie, że w ogóle ja już wiedziałam, bo w ogóle jak przyszłam do Jezusa, to ja wiedziałam, że będziemy żyli w prawdzie. Ale będziemy żyli w takiej prawdzie, że będziemy w ogóle, wiecie, że będziemy konfrontowali piekło. Będziemy konfrontowali piekło. Wpierw zaczęliśmy konfrontować piekło w naszym życiu. Najpierw, to się jest w ogóle primo. Konfrontujesz piekło w swoim życiu. Zanim zaczniesz konfrontować piekło gdzie indziej, to musisz nauczyć się konfrontować diabła w swoim życiu. Nie ma innej opcji, inaczej diabeł zmiata takich ludzi. Rozumiecie? Zmiata takich ludzi. Przebudzenie jest, ale ono się zaczyna od domu Bożego. My jedną z takich prostych informacji, którą dostaliśmy od Boga, tak? To było to, że sąd Boży zaczyna się od domu Bożego. I można szukać, no to jaki kościół w Polsce dzisiaj sądzi Bóg? To nie o to chodzi, jaki kościół sądzi Bóg. To chodzi o to, że ty musisz mieć tego objawienie. Że to nie o to chodzi, jaki Kościół sądzi Bóg. Rozumiecie? To chodzi o to, abyś ty pozwolił, aby Boży sąd rozpoczął się od ciebie. Personalnie od ciebie. I teraz posłuchajcie, w ogóle nie bądźcie potępieni. Jeśli jeszcze w ogóle, bo pewni z was wzrastacie. Tak? Wzrastacie. I widzicie, tak, ja wiem, przygotowujesz mnie do tego, żebym był suwerenną jednostką bojową, tak? Ale dzisiaj jeszcze nie biorę się za pewne rzeczy. Posłuchajcie. To jest niebezpieczne. Przebudzenie to wojna. Przebudzenie to jest wojna. To jest zabieranie głosu, tak? To jest konfrontowanie diabła. To jest konfrontowanie ludzi. Ja ostatnio do jednego człowieka mówię, nie powołał cię Bóg na to stanowisko. Zejdź. To moje stanowisko, złaś. Zlazłeś z prostej drogi Bożej.
powykrzywiałeś drogi pańskie, wynocha w imieniu Jezusa. Ludzie to myślą, prorok to przyjdzie i powie. Wczoraj widziałam, jak z jeziorką łupałeś porzeszki. Rozumiecie? No to i tak mówię, nie wiem. Ja tak nie mam. Czy zgadzasz się, czy zgodziłeś się na sąd Boży w swoim życiu? Kiedy ja, bo Artur to wcześniej, ale kiedy ja zgodziłam się na sąd Boży w moim życiu, to mnie w ogóle aresztowali. Aresztowali Artura, aresztowali mojego ojca, mojego szwagra, drugiego mojego szwagra. Rozumiecie? Czyli to wcale nie było tak, że ja poprosiłam o sąd, tak? Ja podziękowałam, tak? I się okazuje, że to raptem w ogóle jesteś wyposażona do służby. Nie! Przyszło oczyszczenie do mojego życia. Z uwagi na to, tak? Że ja wiedziałam, że będę częścią przebudzenia i Bóg też to wiedział. I teraz w moim życiu musiało być wszystko wyczyszczone do dna. Dlaczego? Bo jak ja bym potem stanęła i co ja bym potem powiedziała? Co ja bym powiedziała ludziom, jeśli w moim życiu nie byłyby poczyszczone rzeczy? I teraz tak, nikt do tego cię nie może zmusić. I teraz zobaczcie, ostatnio ktoś tam do mnie mówi, ja to nie wierzę, że Bóg jest dobry. Ja wiem, poznałeś go w ogóle. W kościele przekonują tego człowieka, wiesz, Bóg jest dobry. Ja wiem, źródło dobroci to jest takie, że kiedy byłeś jeszcze grzesznikiem, to Bóg oddał za ciebie swoje życie. Ja mówię, jeśli ty nie wierzysz w dobroć Boga, to ja nie wierzę w twoje nowe narodzenie. Człowieku, latami ciągną człowieka do kościoła, latami coś tam, o, kogla mogla ci zrobię, chodź z pięciu jajek. Nie wiem, jeśli ty nie wierzysz w źródło dobra, że wtedy, kiedy byłeś grzesznikiem, Bóg oddał swojego syna, to ja nie wiem, czy ty zrozumiesz inne dobre rzeczy. Czy ty podziękujesz za to, że ktoś ci da pieniądze na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jeśli nie zrozumiesz źródła, jeśli nie zrozumiesz tego źródła. To ja nie wiem, czy ty się będziesz cieszył, że w ogóle wstajesz rano i jest ładna pogoda. Czy ty się będziesz w ogóle cieszył, nie wiem, z jakiegoś słabszego samochodu. Ponieważ źródła nie zrozumiałeś. Źródła nie zrozumiałeś. Kiedy poprosiłam o sąd Boży, to nie wyciągnęłam wideł, kiedy zaczęły te rzeczy się dziać. Zrozumiałam, że to jest proces, to jest droga. Tak? Muszę przejść te rzeczy. Artur siedział w więzieniu, założył tam kościół, a ja przeżywałam swoją osobistą tragedię na zewnątrz. Rozumiecie? Stąd wiedziałam w ogóle, ja od samego początku wiedziałam w ogóle, że tak naprawdę to w ogóle to jest wszystko takie personalne. Że to w ogóle Jezus musi być mój personalny. Ja muszę Go znać, ja muszę Go doświadczać. On mnie po prostu nic nie da, tak? Czy muszę dać osądzić swoje życie tylko wtedy, tak? Jeśli chcesz być przebudzoną jednostką. Ponieważ inaczej w ogóle te poselstwa, które ja głoszę, będą cię potępiały. A ja taką mam służbę. Tak żyję. Ja tak po prostu żyję. Nie mówię inaczej. Ja tak po prostu żyję. Często słyszę to, że ludzie się nie boją. Ja mówię, nie poznałeś mnie prywatnie. Musisz mnie poznać prywatnie. Byliśmy teraz w jednym z naszych kościołów. I zostaliśmy pobłogosławieni przez człowieka, który się nas bał. On się nas bał i powiedział przed swoimi ludźmi w kościele tak, że Artura jeszcze byłem w stanie znieść, ale Agaty się bardzo bałem. Ale kiedy się zgodziłem na jej wpływ do mojego życia, to przyszła do mnie taka swoboda. Ja po prostu miałem warownię związaną z matką. Więc Agata pojawiła się jako kolejna projekcja w moim życiu. Rozumiecie? Kiedy przyjął mnie jako proroka do swojego życia, tak? Otrzymał zapłatę proroka. I na tym spotkaniu zapytałam się, czy pomóc ci w uwielbieniu? Nie. Ja chcę pobłogosławić ciebie. I byliśmy po prostu, ja się popłakałam, byliśmy mega zbudowani tym tematem. Kiedy go widziałam na początku, to był zaburzony jak piątek z pankracy. A dzisiaj z uwagi na to, że zgodził się na nasz wpływ do swojego życia, tak? Jestem przekonana o jego apostolstwie. Jestem przekonana o jego w ogóle przebudzeniowych ruchach. Jestem przekonana, że jest to człowiek, który został przez Boga, przed założeniem świata, przygotowany do publicznej służby. Rozumiecie? Widzę, jak nie ściemnia. Widzę, jak przeprasza ludzi.
widzę, co robi, widzę, jak autentycznie ludzie rozpoznali w nim ojca, a jeszcze niedawno po prostu zachowywał się jak idiota. Zgodził się na osądzenie swojego życia. Nigdy tego nie widział i nie doświadczał. Do wszystkich ludzi, do których chodził, to chcieli go wykorzystać. Ale spojrzał na rzeczy oczywiste. Czy oni mnie chcą wykorzystać? Czy jest jakiś jeden aspekt? Ja już odpowiedziałam, spójrz na rzeczy oczywiste. Czy ja cię chcę wykorzystać? W naszej relacji to ja ci daję. Ty mnie w ogóle, ty na mnie gadasz, a ja ci daję. Spójrz na rzeczy oczywiste. Nie bój się, powiem ci, czego się boisz. Prawdy się boisz. Prawdy się boisz. Czyli w ogóle nie masz zaufania do Jezusa. Tak? Błogosławiony ten, kto się mną nie zgorszy. Prawdą oczywistą, prawdą ostrą. Nie to wiecie, ta miłość taka jaka. Ach. Sąd Boży. W ogóle pozwoliłam, żeby Bóg osądził moje życie. Osądził moje życie. Następną rzeczą wiedziałam, kiedy podążałam za Jezusem krok w krok, to wiedziałam, że muszę być wierna w małym. Że kolejne objawienie tak nie podważa tego pierwszego. Że kiedy przyszło do mnie to, że w ogóle jakaś swoboda i tak dalej, to nie podważył nigdy diabeł w moim życiu, że Jezus jest Panem. Ludzie mówią tak, Jezus jest miłością, Jezus jest prawdą, Jezus jest dobrem, Jezus jest sprawiedliwością, Jezus jest... Ja mówię, ale tak samo w tylu samych procentach jest ogniem trawiącym. Jakim ogniem trawiącym? Rozumiecie? Tak chcę strawić wszystko lewe w twoim życiu. Wszystko, co lewe. I oczywiście zrobi to tylko wtedy, kiedy ty mu na to pozwolisz. Słuchajcie, jak Bóg mi świadkiem i wszyscy święci, nigdy na mnie Bóg nie nacisnął. Kiedy zaczęłam się tutaj śmiać i się przewaliłam prawie z ankitem, to ja wiedziałam, że ja nad tym panuję. Ja nad tym panuję. To ja nad tym panowałam. Ja się mogłam tutaj powalić, zsikać się ze śmiechu i nic już nie dokończyć. Ale On nie naciska! Duch Święty nie naciska! Ja się Mu po prostu poddałam. Kiedy przyszedł do mnie impuls, aby powiedzieć o osiołku, przecież mogę to zatrzymać. Ale już mam w sobie w ogóle wyrobione podstawowe rzeczy. To nie ja tu jestem Panem. To Ty, Jezu, jesteś Panem. To Tobie wiele lat temu powiedziałam, chcę być Twoim głosem. Chcę przekazywać tak, jak będę widziała. I żeby widzieć dobrze, musiałam tak się pouzdrawiać. Między innymi z różnych warowni, z różnych lęków. Coś wam powiem. Moja mama miała taką fobię, nie wiem, ja warowni nie nagrywam, nie kartów do nazwy, czy to była fobia, czy to było, nie wiem, co to było. Moja mama bardzo dużo sprzątała i miała, ważne dla niej było sprzątanie. I kiedyś ja i moja mama siedzimy sobie w kuchni i ona, przechodząc obok mnie, oblała mnie gorącym czajnikiem, znaczy wodą z gorącego czajnika. Więc ja zaczęłam krzyczeć i mówię, mamo, oblałaś mnie wodą! I wiecie, co ona powiedziała? Ale czysto. Sparzyła mi nogę. Rozumiecie? Sparzyła mi nogę, ale w ogóle mnie boli, mam ślad. A ona do mnie mówi czysto. I teraz rozumiecie, kiedy w ogóle przychodzi do mnie sąd, kiedy przychodzi do mnie coraz większa świadomość, ja zaczynam widzieć te rzeczy. Czy ja mam w ogóle fobie podobne do mojej matki? Rozumiecie? W ogóle Duch Święty mnie na to nie naciskał. On mi pokazał obraz. On mi pokazał. Pytałaś? Masz. Matka, od razu jest w ogóle... Ja mam cały obraz od razu pokazany. Kiedy przychodzę i pytam o moje warownie, o moje lęki i tak dalej, tak? To On mi pokazuje obraz. Daje mi narzędzia, jak to rozwalić, ale nie naciska na mnie, żebym to zrobiła. Do ciebie należy decyzja, córko moja. A we mnie od razu, przecież tak, to ja powiedziałam, chcę być twoim głosem. Chcę być twoim głosem, więc w ogóle, wiecie, czemu się dziwisz? Skoro powiedziałaś tak, bo kiedyś do mnie powiedział tak, ja zawsze na poważnie, a ty? Ja na początku nie zawsze. Postawienie na rozwój osobisty w moim życiu, tak, zaskutkowało to tym, że ja, przyjaciele,
uzyskałam osobistą wolność. Moja osobista wolność jest dla mnie przestrzenią do świadomego decydowania. Ja nie jestem dzisiaj w ogóle, cokolwiek robię, to nie jest to dla mnie przypadek. To nie są dla mnie przypadkowe rzeczy. Ja tutaj nie jestem z przypadku. To, co robię, to nie jest z przypadku. Rozumiecie? Ponieważ jestem świadomym człowiekiem, zgodziłam się na Jego panowanie. Uznałam, że jestem Jego kościołem. Zrozumiałam, że jak będę wierna w małym, to będzie mi powierzał rzeczy większe. Tak? Zrozumiałam, że czym więcej podważę warownię w moim życiu i różne lęki, tak, to będę czystym Jego kanałem. Nie będę jakąś zabrudzoną, klozetową rurą, tak, ale będę czystym po prostu kanałem Bożego Ducha. Wiecie, to są bardzo ważne rzeczy. To są naprawdę mega ważne rzeczy. Z miejsca wolności zaczęłam marzyć. Kiedy byłam chora, kiedy byłam zdemonizowana, kiedy w moim życiu było mnóstwo warowni, ja miałam marzenia, ale to były lewe marzenia. Ja źle marzyłam. Przede wszystkim nie marzyłam odważnie. I dopiero z miejsca wolności ja zaczęłam świadomie marzyć. Ja zamarzyłam, aby być w ogóle Jego głosem. Rozumiecie? Chciałam zawsze śpiewać. Chciałam prowadzić uwielbienie. I dzisiaj te rzeczy realizują się w moim życiu. One się dzisiaj w moim życiu realizują. Pamiętam, jak zawsze mnie inspirowali prorocy Starego Testamentu. Mówię, kurczę, co oni tam wiedzieli? Rozbierali się, z gołymi dupami latali. Rozumiecie? Ja to w ogóle, jak ja to czytałam, to w ogóle prorok to była dla mnie taka osoba, to było dla mnie takie zjawisko ponadnaturalne, że ja w ogóle wiem, co on ze sobą zrobił, że on się rozebrał, pokazał pupę i powiedział, tak was ogołoci Pan. Zrozumiałam to, że znał swojego Boga. Rozumiecie? Że oni znali swojego Boga. Czy w ogóle, czy prorok się może wstydzić? Czy prorok może mieć jakieś zaburzenia? W procesie tak, ale w miejscu stanięcia do służby, no. Chciałabym to wyrównać. W procesie tak, ale w miejscu stanięcia do służby nie ma takich opcji, aby te podstawowe rzeczy, o których ja mówię, miały miejsce w życiu proroka. Bo to wtedy nie będzie prorok, ponieważ on wszystko widzi lewo. Przebudzenie jest związane z naszą świadomością. Tak jak powiedziałam wcześniej na uwielbieniu, że to nie jest stan, który ktoś wymodli nad nami. Kiedy my zawołaliśmy z Arturem o przebudzenie, to Bóg w ogóle nas wprowadził na drogę. To była droga. Rozumiecie? My przeszliśmy różne kościoły, byliśmy w różnych miejscach, widzieliśmy usługujących, widzieliśmy, co tam się dzieje. Zawsze inaczej widzieliśmy i zawsze inaczej czuliśmy. I pojawiało się w ogóle takie pytanie, Boże, czy my gdziekolwiek w ogóle znajdziemy swoje miejsce? Czy my gdziekolwiek zagrzejemy dłużej w ogóle jakiegoś gniazda? Rozumiecie? My zawsze gdzieś byliśmy na tamten czas naszej świadomości. Ja nie mogę powiedzieć, że ludzie nas nie błogosławili, ponieważ na tamten czas świadomości ludzie nas błogosławili. Ja tak naprawdę byłam błogosławiona na tamten czas nawet w kościele zielonoświątkowym. Ale kiedy moja świadomość wyszła dalej, tak, to ja byłam uwalniana od duchów zielonoświątkowych. A duch zielonoświątkowych między innymi wygląda tak. Tak wygląda duch zielonoświątkowy. Michał dzisiaj mówił o radości, ale radość to nie jest to. Witaj bracie, co tam u ciebie? Ja na przykład przez 3 lata dostawałam tam w kościele zielonoświątkowym słoik bigosów, jak Artur siedział w więzieniu. I osoba, która mi podarowywała ten słoik, mówiła do mnie, witaj siostro, znowu mam dla ciebie słoik. A ja nie miałam tego uśmiechu na twarzy. Rozumiecie, ja przeżywałam swoje rzeczy z Bogiem. Artur siedział w więzieniu. Ja potem się zaczęłam tak śmiać. Zaczęłam naśladować ludzi. A potem, w miejscu zupełnie innym, kiedy pastor wezwał ludzi, którzy mają być uwolnieni od duchów baptystycznych i zielonoświątkowych, to między innymi wyszła Agatka, była uwolniona od fałszywego uśmiechu. Rozumiecie? To są takie duchy. To jest w ogóle to wszystko duchy. Coś wam przeczytam. Odnośnie ludzi, którzy zrozumieli prawa wojny. Księga Sędziów.
Teraz zobaczcie. Jeśli widzisz, że jesteś w procesie, to dalej w tym procesie bądź. Postaw na swój osobisty rozwój. Nigdy z niego nie zrezygnuj. Ja to, co dzisiaj robię, to ja błogosławię ludzi swoją wolnością. Ludzie mówią tak, ostatnio ktoś mi takie pytanie zadał. Czy ty w ogóle jakoś tam się przygotowujesz w domu? Ja mówię w ogóle, bo ja z Bogiem chodzę. Ja chodzę z Bogiem. Na przykład do mnie przychodzi jakaś myśl, ja biorę po prostu zeszyt, zapisuję to, a to, że ja lata dałam się Bogu przygotować, tak, że słowo we mnie zostało złożone, że we mnie treść Boża została ukształtowana, to ja w tej chwili coś jakoś tam mam myśl, piszę i jak z karabinu przychodzą do mnie rzeczy. Potem się modlę, przychodzi do mnie wizja, rozumiecie, widzę rzecz, mówię, wow, mam to, widzę. Zobaczcie, to jest, i to jest wszystko mój rozwój osobisty. Postawiłam na rozwój osobisty. Subiektywne przeżywanie Artura, tak? To, co on przeżywał z Bogiem, było tylko i wyłącznie dla mnie inspiracją, ponieważ ja jestem zupełnie inna. My się tak wykluczamy, że to jest łaska Boża, że my się w ogóle dogadujemy. Rozumiecie? To naprawdę, w ogóle ja mam namaszczenie prorocze. Ja jak on coś nieraz powie, to ja bym chlast, bym to ucięła tak. Ale słowo jest ważne i ono ma znaczenie w odpowiednim czasie. Ja się tego nauczyłam. Milcz, kiedy nie masz prawa głosu. Milcz, kiedy nie masz prawa głosu. Ale kiedy ci daję głos, tak, to mów do końca. Księga Sędziów, 7 rozdział, od 2 wersetu do 7. To są, wiecie, jak ja to wczoraj przeczytałam, to w ogóle mówię, kurczę, i szok. Nic nie będę mówiła, przeczytam. I rzekł Pan do Gedeona, za liczny jest przy Tobie zastęp, abym wydał Midianczyków w ich ręce, bo Izrael wynosiłby się ponad mnie, powiadając, sami się wybawiliśmy. Każ więc ogłosić ludowi tak, aby usłyszał, kto bojaźliwy i lękliwy, niech zawróci. I teraz zobaczcie, jeśli jesteś bojaźliwy i lękliwy, nie ma takiej opcji, abyś stał się częścią przebudzenia. Osłabisz wojsko. To nie jest ku potępieniu. Posłuchajcie, bo Jezus cię zbawił. Jesteś zaakceptowany, jesteś Jego. I żebyś miał być jeden, tak to On by umarł za ciebie. I czy ja mam służbę proroka, czy ty jesteś wstawiennikiem, czy ty pieczesz ciasta, to w ogóle nie ma to żadnej różnicy. Ale nie chciałabym zbierać przedwcześnie twoje ciało. Rozumiecie? Ja tylko o tym mówię. Ja tylko o tym mówię. Nie bierzmy się za przebudzenie ci, którzy nie jesteśmy świadomi w ogóle tego, w ogóle różnych tych rzeczy, o których ja powiedziałam. Każ więc ogłosić ludowi tak, aby usłyszał, kto bojaźliwy i lękliwy, niech zawróci. I dokonał Gedeon przeglądu, wskutek czego zawróciło z zastępu 22 tysiące, a pozostało 10 tysięcy. I rzekł Pan do Gedeona, jeszcze zastęp jest zaliczny. Rozumiecie? Zobaczcie, to co powiedziałam na początku, jest czyszczona chrześcijańska arena. To, co my się dowiedzieliśmy z Arturem, teraz to tylko daje, byliśmy na Radzie. Informacje, które otrzymaliśmy, dało nam kolejną świadomość tego, że my tutaj, kiedy jesteśmy na modlitwach wstawienniczych, kiedy my się modlimy, to my tak naprawdę autentycznie wyrzucamy ludzi z ich urzędów. Dlaczego? Dlatego, że Bóg chce, abyśmy byli głosem. Niewiele potrzeba, aby ruszyć przebudzeniem ten kraj. Niewiele potrzeba. Rozumiecie? Ale w ogóle to przebudzenie nie może być pomieszane z nieprzebudzeniem. I rzekł Pan do Gedeona, jeszcze zastęp jest zaliczny, sprowadź ich w dół nad wodę, a zamiast ciebie ja ich tam wypróbuję, o którym ci powiem, że ten pójdzie z tobą, pójdzie z tobą. Żaden zaś z tych, o którym ci powiem, ten nie pójdzie z tobą, nie pójdzie. Sprowadził więc zastęp nad wodę. Wtedy rzekł Pan do Gedeona, każdego, który chłeptać będzie wodę językiem, jak pies chłepce, odstaw osobno. Tak samo każdego, który klęknie na kolana, aby pić. A liczba tych, którzy chłoptali wodę z ręki przy ustach, wyniosła 300 mężczyzn. I chciałabym się na tym zatrzymać. I teraz zobaczcie, jest pewien porządek, jest pewien ład, jest pewien w ogóle pion. Trzeba w ogóle, trzeba być w pewnym pionie, tak? Żeby w ogóle być częścią przebudzenia. I to wcale nie chodzi o to, że jesteśmy kimś lepszym. Może pierwsza zginę. Rozumiecie? Ale jestem świadoma mojego powołania. To wcale nie stawia mnie w miejscu lepszym. W ogóle. Mam inną świadomość. Tak? Inne powołanie jest nade mną. I teraz zobaczcie, bo wrócę do tego, zobacz. Sprowadzili więc zastęp nad wodą i rzekł Pan do Gedeona, każdego, kto
który chłeptać będzie wodę językiem jak pies chłepce. Czyli tu są w ogóle pewne zasady. One muszą się po prostu realizować w Twoim życiu. Jeśli Ty nie rozumiesz panowania Jezusa, jeśli nie dałeś osądzić swojego życia, jeśli nie zmieniasz się na obraz Boga, jeśli w ogóle mówisz o przebudzeniu, ale jesteś zakręcony jak prosie w świecie, tak? To nie nadajesz się. I tu w ogóle żadna hańba. W ogóle w tym namaszczeniu, które jest w Kościele, w ogóle my Cię wyposażymy do służby takiej, jaką Bóg Cię powołał. Ty módl się lepiej za nas. Ty się lepiej za nas módl, a nie bierz się w ogóle za przebudzenie. I teraz zobaczcie dalej. A liczba tych, którzy chłoptali wodę z ręki przy ustach, wyniosła 300 mężów. Cała zaś reszta zastępu klękała na kolana, aby się napić wody. I rzekł Pan do Gedeona. Przez tych 300 mężczyzn, którzy chłoptali wodę, wybawię was i wydam Midjańczyków w twoje ręce. Cała zaś reszta ludu niech idzie każdy do swojej miejscowości. I w ogóle, rozumiecie, to są w ogóle proste, mega proste rzeczy. Do przebudzenia nie trzeba w ogóle ilości, ale jakości, którzy będą chłeptać tak wodę, jak Pan powiedział. Jak Pan powiedział, dzisiaj zmieniacie miejsce zamieszkania, dzisiaj zostawiacie swoje biznesy, tak? Wyprowadzacie się do Bydgoszczy. Tam będzie źródło przebudzenia. To ja nie mogę powiedzieć nie, tak? To my usiądziemy w domu, mama sprzeda mieszkanie albo go wynajmie, tak? I natychmiast przeprowadzamy się do tych gości. Wszystko inne nie jest przebudzeniem. Rozumiecie? Ja jestem gotowa dzisiaj, poprzez to, że dałam się Bogu przygotować, jestem gotowa dzisiaj na przyjęcie od Boga każdej informacji, którą mówi do mojego życia. Nigdy nie powiedział to mi na wyrost. Powiedział mi kiedyś kilka zasad, żebym zaczęła je w swoim życiu realizować. Rozumiecie? Akurat do mnie tak powiedział, ponieważ wiedział, do jakiej służby mnie przeznaczy, ponieważ ja na początku do niego o tym powiedziałam. I teraz tak, jeśli nie rozpoznajesz w sobie tych rzeczy, w ogóle jeśli nie chcesz być częścią przebudzenia, to tak jak powiedziałam na początku, wszystko, co czynisz bez przekonania, jest grzechem, czyli błędem, jakimś chybieniem celu. Czyli jeśli nie chcesz być częścią przebudzenia, ale czujesz, że w tym Kościele tak jest, że jest taka jakiś taki, jeśli czujesz, że jest jakiś taki nacisk, to ja chcę Cię od tego nacisku dzisiaj uwolnić. Nie czuj się naciskany. W ogóle kocham Cię w miejscu, w którym jesteś, rozumiecie? W ogóle gdzie jest Dorotka? Dorotka wczoraj, Dorotka. W ogóle polubiła wczoraj Dorotkę. Dorotka wczoraj przyjechała do Radomia. W ogóle, rozumiecie, przyjechała do Radomia. W ogóle posiedziałyśmy, pogadałyśmy sobie. W ogóle mówię, jaki ciepły człowiek. Rozumiecie? Przecież ja Dorotki w ogóle nie naciskam, nie nakładam na nią rąk i nie mówię przebudzenia. Wiecie, o co chodzi? Bo to jest stan naszej świadomości. Dorota mnie ubłogosławiła wczoraj na szkole w Radomiu jakąś formą dobroci. Po rozmowie z Dorotą w ogóle zobaczyłam jakieś rzeczy. W ogóle mówię, kurczę, jaki dobry człowiek. W ogóle jakaś dobra dziewczyna. Nie wiem, może tak będzie błogosławiła ludzi. Wiecie, przeżywa jakieś rzeczy, a się śmieje. Przeżywa jakieś rzeczy, a w ogóle przyszła na terapię do Artura, tak? I w ogóle wykonuje to, co on do niej mówi. W ogóle nie pomuje mi posłuszeństwa. Wiecie. Posłuchajcie, chcę was z tym dzisiaj zostawić. To jest krótkie poselstwo, ale podejść do tego poważnie. Podejdźmy do tego wszyscy poważnie. Naprawdę, to tak naprawdę jest bardzo, to są bardzo ważne rzeczy. I w ogóle, jeśli chodzi o sprawę przypadku, to czy ty jesteś w ogóle, wiesz, w służbie porządkowej i tak dalej, tak? To w ogóle nigdzie nie możesz być z przypadku. W ogóle jeśli też nie chcesz robić nic, a chcesz tutaj przychodzić i chcesz z nami być, ponieważ namaszczenie Ci usługuje, to niech ono Ci usługuje. Zmieniaj się i niech Ci będzie w życiu coraz lepiej. Ale nie musisz nic robić. Nie musisz skakać na uwielbienie. Wiecie, to ja robię, bo ja tak mam. Bo ja tak mam. Znam Jezusa i tak mam, skracając historię. Ale Ty tak nie musisz. Przyjdź do Boga po swoją świadomość. Odgrzeb w ogóle swoje rzeczy. Tak? Zobacz, w ogóle ja teraz ostatnio w Kościele właśnie jednym powiedziałam, mówię, bo widzę w ogóle ludzi, którzy się męczą. Czy to tak trzeba, my ciągle o tym, ciągle do przodu, tak ostro, ja nie nadążam i tak dalej. Dlatego, wiecie, w ogóle pomodliłam też się o to i Bóg mi dał słowo. Czy każdy jest częścią przebudzenia? Nie. Ale chcę Ci powiedzieć, jeśli jesteś w tym Kościele,
to tak naprawdę podziękuj Bogu, ponieważ to połączenie apostolsko-prorocze to jest najlepsze połączenie. Tu nigdy nie będzie zwiedzenia. Módl się o nas. To jest dobra rzecz, żebyście się po prostu o nas modlili. Ciao. Ja mam nadzieję. Kochani, no chcesz Bogu powiedzieć, nic dodać, nic ująć. Tylko tak działać. Po prostu. Zawsze mi się podobał ten fragment, o którym Agata mówiła kiedyś lata temu. Zapytałem, mówię, czemu, mówię, Boże, ci, którzy chodkali jak psy, oni się nadawali. A ci, którzy klękali i tak robili, tak pili wodę, jak trzeba, to się nie nadali. Jak pytałem sobie Boga przez parę miesięcy, kiedy się widziałem, siedziałem też tam ten fragment, pamiętam. I po pewnym czasie doszło mnie to, jak nazywał się przyjaciel Jozuego, który razem z nim wyruszył na przeszpiegi Kanaanu. Nazywał się Kaleb. Okazało się, że Kaleb po hebrajsku to pies. Pomyślałem sobie, co trzeba mieć w głowie, żeby dać dziecku na imię pies. Jeszcze w tamtym czasie, gdzie słowem pies ubliżało się komuś. Prawda? Sami nazywano świątynnych nierządników. Ale Bóg powiedział, kto będzie chodtał jak pies, tych zostawię. 300 chodtałem. Wiecie, w psie jest coś ciekawego. W psie jest wierność. Absolutna wierność. Rozumiecie? Bóg się wierny jak pies. Ci ludzie, którzy zostali tam, oni nie liczyli się z niczym. Oni mieli to coś w sobie. Rozumiecie? Kochani.